Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarze, kolejnym webinarze azjatyckim w Strefie Kultur Uniwersytetu SWPS. Webinar z serii Projekt Azja. Dzisiaj będziemy mówić o Korei, o Republice Korei, czyli potocznie Korei Południowej. I mam nadzieję, że powiemy sobie trochę o przemianach społecznych w ostatnich latach, o tym, co się tak naprawdę dzieje wewnętrznie w Republice Korei. O tym nie zawsze możemy przeczytać w polskich mediach, tak naprawdę tych wiadomości jest bardzo mało. I po to, żeby nam to wszystko przybliżyć, zaprosiłem bardzo ciekawego gościa, doktora Jakuba Taylora, który jest koreanistą zajmującym się przede wszystkim historią i archeologią Korei, ale również relacjami koreańsko-japońskimi. Jest człowiekiem niezwykłym, ponieważ był pierwszym doktorantem, który zrobił stopień doktora na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Seulskiego. To jest jedna z najlepszych uczelni w Republice Korei. I przez kilkanaście lat mieszkał w Korei, pracował na drugim bardzo dobrym uniwersytecie Sungkyungwan w Seulu. No i teraz jest z nami, wykłada w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, którym mam zaszczyt kierować. Jakubie, witam Cię bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No właśnie, i zacznijmy. Chciałbym, żebyśmy sobie najpierw powiedzieli bardzo króciutko o takich najważniejszych wydarzeniach, które zbudowały obecną sytuację społeczną w Korei. Najpierw zatonięcie, bardzo tragiczne wydarzenie, zatonięcie promu Sewol w 2014 roku, które obudziło taką bardzo silną reakcję społeczną przeciw kłamstwom medialnym, przeciw bardzo dziwnym działaniom politycznym, nieudolności, tuszowaniu problemów. I to stworzyło pewien taki moment, który dwa lata później powrócił podczas tak zwanych protestów świec, absolutnie masowych protestów, głównie w Seulu, ale także w innych miastach, przeciwko ówczesnej prezydent pani Park Geun-hye, które doprowadziły do jej impeachmentu. I w 2017 roku wybrany został obecny prezydent Republiki Korei, Moon Jae-in. Ty oczywiście, Kuba, pracowałeś, mieszkałeś wtedy w Seulu. Powiedz może tak bardzo króciutko, jak z punktu widzenia człowieka, który mieszkał tam, wyglądały te wydarzenia? Czy to było rzeczywiście coś takiego, co wstrząsnęło społeczeństwem? No więc tytułem wstępu chciałbym zaznaczyć, że jestem historykiem i archeologiem, więc moją specjalizacją jest wiek IX, VI. Trochę wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o czasy współczesne, mam raczej wiedzę gazetową. No ale próbuję, staram się analizować informacje medialne w sposób jak najbardziej naukowy, ale nie uzurpuję sobie tutaj pretensji do obiektywizmu i do nieomylności, jeżeli chodzi o czasy współczesne. Zawsze jak historycy szkoły Annal mówili, musi minąć 100 lat, abyśmy mogli cokolwiek sensownego powiedzieć o czasach, o których mówimy. Także dopóki nie mamy dostępu do archiwów, to ani o prezydentowej, pani prezydent Park Geun-hye, ani o prezydencie Moon Jae-inie nie będziemy mogli nic powiedzieć. Ale mówimy niestety. Tylko proszę o wzięcie pod uwagę, że nie będzie to prezentacja faktów, tylko może hipotez na podstawie dostępnych danych. I druga rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, być może moje wypowiedzi okażą się niezwykle krytyczne, ale proszę zawsze brać pod uwagę fakt, że w samej Korei byłem 17 lat prawie, w związku z czym nie wynika to z mojej awersji do Korei czy jakiegoś złego ustosunkowania się do tego kraju, ponieważ Koreańczyków bardzo lubię. Raczej zwalmy to na karby generalnie krytycznego stosunku do elity politycznej współczesnej demokracji. No to się dobrze dobraliśmy, bo ja sądzę, że mam dość pozytywne podejście dotyczące Korei. Widzę takie bardzo pozytywne przemiany społeczne. Patrzę na Polskę i zawsze mi się wydawało, znaczy zawsze, przez ostatnie parę lat wydaje mi się, że Korea jest o parę lat przed Polską, jeśli chodzi o różne przemiany, różne procesy. I patrząc na Koreę, możemy się dużo dowiedzieć, co nas czeka. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale będę starał się, żebyśmy rozmawiali właśnie pod tym kątem, na ile to ma w ogóle przełożenie na nasze doświadczenia w Polsce. W Korei rzeczy troszeczkę dzieją się szybciej niż u nas. Tak zwane przemiany demokratyczne nastąpiły mniej więcej w tym samym czasie. W związku z czym, jako że demokracja nie jest jeszcze dojrzała ani u nas, ani wśród Koreańczyków,
związku z czym wiele rzeczy jeszcze widać, które dojrzałe demokracje starają się ukrywać albo nie prezentują tego w sposób wyjątkowo tak otwarty. O, tak to, nie tak wiem, to czy widać. Się, w związku nie z wiem, czym czy się ze widać mną. Dokładnie, kto jeszcze ciągnie za sznurki. Ostatnie teraz fundamenty głębokiego państwa upadły w Korei właściwie w 2018 roku wraz ze śmiercią wielkiego polityka, właściwie ojca Korei, czyli Kim Jong-pila. Wszyscy jego uczniowie pokłócili się ze sobą. Rozwiedka koreańska podzieliła się na dwie frakcje zwalczające się, a ten dychotomia polityczna dzieląca władze konstytucyjne, no myślę, że ten podział należy uznać za raczej nie do końca odzwierciedlający rzeczywisty podział, jaki w Korei panuje wśród elit politycznych. No dobrze, ale to Kuba, może chodzi mi powiedzmy o to głównie, że pewien mechanizm władzy pozostaje zawsze taki sam. Myślę, tylko kierunek ostrza zwrócony jest po prostu w przeciwną stronę. Natomiast dobrze, ale mówmy. Modus imperandi nie zmienia się. Dobrze. To powiedzmy, przybiliśmy trochę ten pejzaż w takim razie polityczny, dlatego że powiedziałeś o elitach, które stworzyły Koreę. To właściwie można powiedzieć, że to przede wszystkim jest partia liberalna, która rządziła Koreą. Zmieniała bardzo często nazwy, teraz również ma nową nazwę. Już czasami można się nie zorientować, czy to jest ta sama partia, czy to jest inna. Teraz nazywa się Zjednoczoną Partią Przyszłości od zeszłego roku. Natomiast to jest to środowisko polityczne, które można powiedzieć, że jest tym establishmentem. I Moon Jae-in jak gdyby przyszedł z zupełnie innego środowiska. I to jest pierwszy podział. Czyli podział na ten establishment polityczny powojenny, po wojnie koreańskiej i na, nie wiem, ruchy demokratyczne, socjalne, społeczne, lewicowe, z których wyrosła obecna prezydentura. No, w pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że w Korei panowali konserwatyści, przy czym konserwatyzm koreański nie ma charakteru indywidualistycznego. Opiera się na bardzo siermiężnym nacjonalizmie. Zresztą lewica koreańska tak samo. Nie lubię zresztą tego podziału lewica-prawica, bo w Korei są to bardzo niediagnostyczne pojęcia. Ale fundamentem jest, tak jak w Polsce, stosunek do przeszłości. Przede wszystkim stosunek do czasów autorytarnych. Cała obecna partia rządząca, czyli dotychczasowa opozycja, to byli tak zwani styropianowcy. Partia Demokratyczna. Tak, czyli dzisiejsze, tak, środowisko Moon Jae-ina, to byli ludzie skupieni wokół czasopisma Sasangye, skupieni wokół różnych organizacji studenckich o charakterze radykalistów z rejonu Honam albo prawników opiekujących się studentami, którzy tam cierpieli w katowniach i robotnikami. Na Namsanie. Więc bardzo to jest takie środowisko, oczywiście wewnętrznie też podzielone, bo obok Moon Jae-ina mamy innych radykalnych lewicowców, niektórzy nawet jeździli na północ, prawda, i potem odsiadywali za to wyroki więzienia. Inni do tej pory zupełnie zachowują się jak nasz Ikonowicz, prawda, czyli aktywiści lewicowi. Wan Chol-soo na przykład, prawda, którego zresztą cytuję często Moon Jae-in. No, więc nie jest to środowisko jednolite i tak samo wśród konserwatystów bardzo wielu się pojawiało na demonstracjach na przykład antyamerykańskich w 2002 roku po tym słynnym wypadku, kiedy w czasie manewrów rozjechano dwie uczennice koreańskie. Oczywiście wokół tego wypadku też narosły mity i raczej trzeba pamiętać, że polityka koreańska w dużej mierze jest sprzężeniem zwrotnym na pewien emotywny odruch społeczny, tak? Ten minsim, czyli te odczucie ulicy, tak? Co ulica odczuwa, taka będzie reakcja zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i mediów, jak i świata politycznego. Mhm. Ale nie jest tak, że wszyscy konserwatyści Omas będą popierali każdą inicjatywę amerykańską. Nie jest tak, że wszyscy styropianowcy tak zwani będą popierali każdą inicjatywę chińską. Nawet guru czy dbożyszcze obecnych rządzących socjalistów, czyli Nomuhyon, pamiętajmy, że on przecież wysłał armię do Iraku koreańską.
Tak, z drugiej strony założył bardzo ciekawy instytut badawczy, badający rozwój potencjału militarnego Korei Północnej, prawda, ten słynny Samsipal North, taki w Stanach Zjednoczonych mieszczący się ośrodek badawczy. Na Uniwersytecie Hopkinsa. Powiedziałeś o jednym podziale. Więc to, o czym będziemy teraz mówić, jest, żeby tak już reasumować tą wypowiedź, jest pewnym uproszczeniem, tak? Zawsze jest to uproszczenie. Tak, jest o jednym podziale. Czyli tak, powiedziałeś... nie pomagają nam, tak, żeby dokładnie tą całą sytuację opisać. Także, więc w moim artykule postanowiłem podzielić tematycznie poczynania rządu Moon Jae-ina na takie trzy filary. Pierwszy był to, była to polityka w stosunku do północy, którą ja uznawałem za niezwykle sykofantyczną. Druga to jest polityka informacyjna, o której mam nadzieję powiemy sobie trochę. A trzeci filar to jest polityka ekonomiczna. Dobra. Także i tu też niestety wbrew pozorom wiele tych wszystkich polityk jest kontynuacją rządów tak zwanych konserwatywnych. Ponieważ partia konserwatywna też była rozbita na dwie frakcje. Frakcja Imeombaka, który był prezydentem, i frakcja Park Geun-hye, która sobie też swoją partię skłóciła tuż przed swoim impeachmentem. To są zupełnie dwa różne środowiska. Dobrze, to wróćmy teraz tak, bo powiedziałeś o tym jednym podziale, czyli styropian tak zwany i establishment. Drugi podział zarysowałeś, to tylko nie wiem, czy nasi słuchacze zobaczyli, jak ważny to jest podział, czyli stosunek do Stanów Zjednoczonych, stosunek do Korei Północnej, stosunek do Japonii, prawda? Czyli ten establishment jest raczej bardzo proamerykański, projaporski, bardzo antykorea północna. Moon Jae-in, jego środowisko jest raczej ostrożny w stosunku do relacji z Stanami Zjednoczonymi, ostrożny w relacjach z Japonią i raczej kontynuujący politykę słoneczną w stosunku do Korei Północnej, z tym założeniem, że jest to również uproszczenie oczywiście. Tak jest. Stosunek do Japonii nawet w obrębie tak zwanego dotychczasowego establishmentu jest dosyć podzielony. Dzisiaj właściwie on nigdy nie był entuzjastyczny w stosunku do Japończyków, bo Japończycy stanowili wspaniały worek treningowy, czy też odskocznie od problemów bieżących. I zawsze był to zawsze dobry cel ataków w przypadku, kiedy trzeba było zwiększyć podatki albo wprowadzić jakąś niepopularną politykę. Więc także nawet wśród konserwatystów, właściwie dzisiaj ten taki rzeczywisty projapoński stosunek ma trzecia partia w Korei, to tak zwana Jaju Hanguk Tang. Także to już partia wolności. Bardziej libertariańska ekonomicznie, a bardzo konserwatywna społecznie partia. Także ta partia raczej sprzeciwia się zarówno establishmentowi i styropianowcom, tak? Dobrze, to teraz wróćmy do mojego pierwszego pytania, czyli o tym, jak oceniasz jako mieszkaniec ówczesny Seulu i Korei protesty świec jako wydarzenie społeczne. Czy w takim dyskursie, który ja znam, to jest wydarzenie, które można powiedzieć wzmocniło bardzo społeczeństwo obywatelskie i spowodowało, że to społeczeństwo zaczęło komunikować się wewnętrznie, bardzo krytycznie patrzeć na te media głównie w rękach Czeboli, czyli tych wielkich konglomeratów i zaczęło być coraz bardziej świadome politycznie. Czy się zgadzasz z tą tezą? Oczywiście, biorąc pod uwagę, że mówimy o pewnym uproszczeniu, można do tego tak podejść. Natomiast ja przez Gwanghwamun przejeżdżałem codziennie do pracy, jadąc na rowerze. Czyli to jest mieszkałem na Mapo, a pracowałem na Sungkyungwanie. Wyjaśnijmy. Codziennie widziałem, co tam się dzieje. Miałem nawet przyjemność spotkać po raz pierwszy mojego ulubionego muzyka, Antihuana, który też na tych demonstracjach perorował. Było to niewątpliwie, na pewno jest to historyczne wydarzenie, natomiast przypisywanie temu znaczenia czy pewnego symbolu, znaku, że Korea staje się dojrzałym demokratycznie państwem jest to, myślę, określenie czy opis nieco na wyrost.
ponieważ A dlaczego? trzeba pamiętać, że sama Park Jong-hee została impeachmentowana przez powołany przez siebie Trybunał Konstytucyjny i połowa jej własnej partii poparła jej dymisję. Mnóstwo konserwatystów, niezależnie od denominacji politycznej, na tych spędach pojawiało się. W związku z czym trudno to uznać za jakiś wielki manifest zwolenników, prawda, obecnego reżimu Moon Jae-ina. No nie, no to był po protest prostu, przeciwko tak, temu, wydaje mi się, co że się działo. nałożyło się wiele, wiele, wiele przyczyn na to, że tyle osób się za jednym razem, prawda, zebrało w jednym miejscu. Oczywiście takie wydarzenia mają w ogóle tendencję do stania się pewnym mitem, prawda, samym w sobie, tak jak u nas mit solidarnościowy. A mówię, ten cały nurt łączył w sobie wiele elementów, a przede wszystkim było to niezadowolenie młodszego pokolenia warunkami społecznymi, jakie panują w Korei i braku, powiedziałbym, wizji na jakiekolwiek zmiany. Tak? Nie. No Do tej właśnie, pory mówiono. mówiło się o tym pokoleniu, że to jest sam po sede, prawda? No i mówiono o tym Heljoson, prawda? Czyli mówiono o tym, że jest to kraj, w którym młodzi ludzie nie mogą żyć, im jest bardzo trudno. Czy to się Tak. zmieniło? No, Heljoson, to no, teraz raczej, jeżeli mówimy o obecnej Korei, szczególnie w tych naszych okołozdrowotnych uwarunkowaniach, raczej panuje ogólna beznadzieja i zawód, ponieważ wszystkie błędy, które popełniała Park Geun-hye, są teraz uskuteczniane czy kontynuowane przez obecny reżim. Jeżeli chodzi o filozofię władzy, nie zmieniło się nic i No wszystkie... dobra, ale powiedzmy, dlaczego się nie zmieniło nic? No, jednym z wielu zarzutów, jaki padał pod adresem Park Geun-hye, było to, że między innymi, że cenzurowała niektórych artystów, układała własne czarne listy. Dzisiaj mamy to samo. Dzisiaj mamy tak zwaną listę sporządzaną przez środowisko Moon Jae-ina. I tam także znajdują się ludzie, którzy w nowym otoczeniu są uznawani za nieprawomyślnych. Także. No dobra, ale to musimy trochę podrążyć. A na czym ta nieprawomyślność polega? No, wówczas no, ktokolwiek atakuje obecny reżim, jest to oskarżany o uczestnictwo w spisku, prawda, albo antyrządowym, albo w jakiś inny sposób jest defamowany, prawda. No widzisz, no bo ja z kolei tutaj mam inną zupełnie opinię. Znaczy mi się wydaje, że Moon Jae-in zrobił bardzo dużo, żeby właśnie zdemokratyzować władzę i zmniejszyć tą władzę. I ta gigantyczna walka, która teraz trwa w społeczeństwie, znaczy nie w społeczeństwie, tylko w tych grupach interesów pomiędzy prokuraturą a Ministerstwem Sprawiedliwości, wydaje mi się, że jest właśnie takim ostatnim przykładem tej próby rozmontowywania właśnie tego systemu korupcyjnego, nieprzejrzystego, rządowego, który Moon Jae-in zastał. Ja nie wiem, no widzę raczej ogromną poprawę tej sytuacji i tego systemu niż kontynuację. No więc poza tą listą Ho Hyun-juna, to warto zobaczyć sobie i sprawdzić dokładnie ten termin. Mamy także, tak jak wspomniałeś, problem z Razwiecką, prawda? Która była podzielona na dwie frakcje. Wielu z zwiadowców, którzy popierali Park Geun-hye i sponsorowali jej wybory, wylądowała w więzieniu. Głównie był to uczeń właśnie Kim Jong-pila, czyli Kwon Se-hun. Natomiast jeden z jego uczniów okazał się no, zdrajcą z punktu widzenia Ministerstwa Bezpieczeństwa. I Park Ji-won, i on prawda, raczej popiera te wszystkie rozwiązania propółnocne i raczej stara się przykrywać jakiekolwiek tam skandale korupcyjne, by nie wychodziły w administracji Moon Jae-inowej, tak? Szczególnie w Ministerstwie Budownictwa czy w Ministerstwie Sprawiedliwości. No właśnie, no i tutaj jest pytanie, czy to jest korupcja i to są skandale, czy to jest raczej próba dobrania się Moon Jae-inowi do skóry? Zapewne jedno i drugie. Wydaje mi się, że dla każdego, kto tak wysoko zachodzi w polityce koreańskiej, można znaleźć haki i te haki się wykorzystuje, jeżeli polityk okazuje się nieposłuszny. Jeszcze w listopadzie, gdzie pojawiały się w prasie sygnały, że może dojdzie do zwolnienia warunkowego i Myobaka i Park Geun-hye. Czyli można powiedzieć, że pewien sygnał dotyczący oczekiwań
establishmentu został wysłany w eter. Natomiast, no a tuż potem, jeżeli, prawda, okazuje się, że wychodzą nagle skandale i seksualne z gubernatorów z partii rządzącej, no i skandal korupcyjny związany z samym Dżogukiem i jego żoną. Żona zresztą siedzi w więzieniu, prawda? No, ale to widzisz, to powiedzmy o tym trochę, bo tutaj moja percepcja tej sytuacji jest zupełnie inna. To znaczy, mamy w Korei prokuraturę i Ministerstwo Sprawiedliwości są rozdzielone. Prokurator i minister sprawiedliwości, to znaczy prokurator generalny podlega ministrowi sprawiedliwości, natomiast jest prokuraturę, niektórzy mówią, że jest najsilniejszym w ogóle organem władzy w Korei, jaki jest. Kiedy Moon Jae-in mianował prokuratora generalnego, on w bardzo, no można powiedzieć, spektakularny sposób zaczął budować swoje środowisko, czy je wzmacniać. Moon Jae-in mianował ministra sprawiedliwości właśnie Cho-guka, który był bardzo znanym prawnikiem w Korei. Można powiedzieć człowiekiem, który współtworzył współczesne przepisy i bardzo dobrze je znał. I w momencie, w którym został... Ale był członkiem samomęk, tak? Tych innych organizacji studenckich jeszcze w latach 80., tak? Tak, jak reszta tego towarzystwa. Nie była to postać politycznie neutralna, tak? Nie, absolutnie. Politycznie nacechowana. Natomiast on był ministrem tylko przez 35 dni. 35 dni, podkreślam. Natomiast co się stało? Jeżeli przeczytamy media anglojęzyczne, mamy napisane, że mnóstwo jakichś skandali korupcyjnych i w związku z tym on odszedł ze swojego stanowiska. Natomiast mnie to bardzo dziwi, że ta narracja się utrzymuje, dlatego że w momencie, w którym on został ministrem sprawiedliwości, prokurator generalny wypuścił nie mniej tylko 200 prokuratorów, którzy przeczesali całą jego rodzinę, wszystkich znajomych i wszystkie miejsca, gdzie nie wiem, nawet jadł lunch po to, żeby znaleźć jakiekolwiek na niego haki. To była spektakularna akcja z wieloma tysiącami artykułów, które miały go oczerniać. No i znaleźli, co znaleźli tak naprawdę? Naprawdę znaleźli prawdopodobnie lewą laurkę, to nawet nie jest dyplom, laurkę jego córki, która miała jej pomóc się dostać na studia, a cała afera korupcyjna dotycząca jego żony polegała na tym, że miała ukryć informacje w swoim komputerze domowym dotyczące inwestycji, którą poczyniła ze swoich własnych pieniędzy. To nie była korupcja. I miała pomagać córce, żeby pomóc córce dostać się na uniwersytet. Nie chcę bronić Cho-guka jakoś bardzo, natomiast broniło go społeczeństwo, bo nawet milion osób jednego dnia wyszedł na ulicę, żeby sprzeciwić się tej nagonce na niego. No, z różnych przyczyn ludzie wychodzą na ulicę, natomiast nie jest to argument merytoryczny ani pro, ani przeciw, prawda? W związku z czym musimy poczekać, jak ta sprawa się zostanie rozwikłana, natomiast obecna pani minister Jomie zawierza wszystko pod dywan, w związku z czym nie kontynuuje tych dochodzeń, więc musimy na to poczekać trochę, żeby wiedzieć, co się dokładnie stało. Natomiast Koreańczyków oburzyło to, że taka osoba, nawet że nie jest, Azjaci w ogóle mają tendencję do widzenia w swoich władcach mędrców konfucjańskich, którzy mają się cechować kryształową moralnością i być wzorem do naśladowania. To jest dla nich normatyka podstawowa. Tego warunku Jo-guk nie spełnił. I druga sprawa, o której warto pamiętać, jeżeli chodzi o Koreę, to jest to, że wystarczy być oskarżonym w Korei, a już jest właściwie skazanym. Bo jest to społeczeństwo, które myśli deterministycznie. Jeżeli masz złe fatum, to fatum świadczy o twoim stanie moralnym, który jest daleki od idealnego. Mhm. Tak jest postrzegany polityk, który już jest, wokół którego już się tworzy aura nieprzejrzystości. Tak. Także wystarczy kogoś skazać. Zresztą wszystkie te procesy raczej mają więcej wspólnego z pewnym ceremoniałem, nawet parareligijnym, prawda? Osoby, które popełniają często przestępstwa urzędnicze, prawda, korupcyjne, są wyprowadzane na sznurach, prawda, poubierane w te poniżające stroje więzienne. Mogą przesiedzieć nawet 2 lata więzienia w oczekiwaniu na proces. I to wszystko jest w kulturze Czeboli uznawane za podstawowy rytm przejścia.
natomiast odbierany jest przez społeczeństwo, już jak jest to człowiek już skazany, już skompromitowany. No, Także to jest, tym grają także służby i media. Dobrze, to jeszcze, żeby zakończyć tą sprawę Czogułka, jego głównym celem było przygotowanie środowiska prawnego do nowego narzędzia, które miało być tym narzędziem, które miało tak naprawdę zrealizować marzenie Mundzeina, żeby każdy polityk i każda osoba na wysokim stanowisku mogła być w jakiś sposób pociągnięta do odpowiedzialności za to, co robi. I to po koreańsku, popraw mnie, jeżeli źle wymawiam, Gunsu Cho, czyli nie wiem, czy w Polsce jest taki system, jest, no można powiedzieć, że to jest komisja parlamentarna. Właściwie komisja w każdym razie. Gunsu Cho to jest oczywiście skrótowiec. Koreańczycy uwielbiają budować skomplikowane konstrukcje. Tak w oryginale to jest tam Koi, Kongdikcia, Pomdzue, Susacho. Tak? Czyli to jest to bardzo ciekawy pomysł, który niezmiernie wzmacnia władzę prezydencką i w stosunku tylko do prezydenta odpowiada. Jest to taki organ kontrolny sędziów, prokuratorów, generalicji, policji i różnych agencji, nie tylko wywiadowczych, ale także detektywistycznych. I jest to niesamowite zwiększenie pracy władzy prezydenckiej przy braku możliwości zgłoszenia weta przez opozycję. No, ale prezydent też może stanąć przed Gunsu Cho. To jest, jest rodzaj takiego Trybunału Stanu. Nemo Yudex i Kazasua. Wydaje mi się, że jest to zamydlanie opinii publicznej oczu, że nie ma tutaj agencji ponad nim. Natomiast de facto prezydent nad tym sprawuje pieczę. No dobrze, ale uważasz, że stworzenie takiego systemu, który pozwalałby wymiarowi sprawiedliwości szeroko rozumianego rozliczyć na przykład człowieka na jakimkolwiek stanowisku z korupcji czy z nepotyzmu, uważa, że nie jest to coś, co może oczyścić tą atmosferę polityczną w Korei? Tutaj mam dwie uwagi. Po pierwsze, to wkraczamy tutaj na przestrzeń filozofii polityki, czyli kto będzie kontrolował kontrolera. Możemy tak w nieskończoność budować nowe instytucje, która zawsze będzie ulegała wpływom, ponieważ Koreańczycy zawsze działają wedle etyki sytuacyjnej i będą się dostosowywać do takich politycznych konfiguracji, jakie zastają. W związku z czym to jest w ogóle zła droga, jeżeli chodzi o próbę zreformowania systemu, który wymaga reformy, ale nie jest wadą systemu to, że jest ona nepotystyczna czy korupcjogenna, ponieważ jest to po prostu element filozofii władzy, który jest fundamentem, jeżeli chodzi o sterowalność tego systemu. Bez tego ten system w ogóle nie może istnieć. Trudno, my oczywiście mamy taką podstawową konotację korupcji jako czegoś złego, natomiast bez na przykład korupcji życie w Korei Północnej byłoby niemożliwe. Prawda, bo ani te dżummy na dżamadangach nie mogłyby się okupywać urzędnikom, ani nie można byłoby nic przemycić z Chin, żeby czymś, prawda, handlować. Więc nepotyzm jest po prostu formą, to co my nazywamy nepotyzmem, to nawet wśród teoretyków amerykańskich, jak Bellow, pamiętam, jest taka książka ku pochwale nepotyzmu napisana. Jest to po prostu wyraz swojej lojalności w stosunku do grupy rodowej, która jest fundamentem tożsamości koreańskiej. Poza oczywiście grupą rówieśniczą, grupą środowiskiem pracowniczym. No Pongwan jest absolutnie podstawą. Bez tego w ogóle nie można Korei zrozumieć. Jeżeli znajdziemy dowolną książkę, która odpowiada na pytanie Who is Queen Korea, to zawsze mamy listę Pongwanów, czyli miejsc pochodzenia głównych rodów koreańskich. To jest ten obiekt elementarny w systemie sterowania, jakim jest Korea. No tak, to oczywiście jest jeszcze kwestia religijna i tu też pod tym względem Moon Jae-in, ta przynależność konfesyjna ma też zupełnie inaczej jak w innych krajach Azji Dalekiej, ma znaczenie polityczne. No właśnie, to o tym nie powiedzieliśmy, czyli Moon Jae-in katolik, te środowiska można powiedzieć liberalno, lewicowe, raczej katolickie. Prawica koreańska, protestancka,
I to nawet taka związana z tymi amerykańskimi bardzo radykalnymi kościołami różnymi. Bardzo, bardzo konserwatywna. Trochę to mi przynajmniej przypomina polski taki najbardziej konserwatywny katolicyzm z kolei. Bardzo, bardzo blisko związany z polityką. Także to jest kolejny podział, o którym na początku nie powiedzieliśmy. No tak, to są wszystko podstawowe fundamenty, podstawowe bloki, jeżeli chodzi o tym, jak Koreańczyk myśli. Zawsze myśli, jak to zrobić swoim dobrze i wedle tego, czyli jak swojemu urinę, tak? Czyli swojemu otoczeniu. I jest to głównym elementem jego motywacji przy dowolnych, przy jego awansach, przy jego podążaniu po szczeblach kariery. Bez tego Koreańczyka właściwie nie ma. No właśnie, no i dlatego mówi się, że taki jest problem z prokuraturą. O tych kwestiach religijnych wolałbym nie mówić, bo to wejdziemy zbyt głęboko w temat, który jest niezmiernie ciekawy, ale wymaga zupełnie osobnego webinaru. No właśnie, czyli mówiąc o prokuraturze, też mówimy o, tak jak powiedziałeś, o bardzo takiej mocno związanej ze sobą grupie interesu. Tak. Grupie interesu, która się zaczyna już na studiach, a tak naprawdę na pewno wcześniej, ale prokuratorzy tworzą no naprawdę taką zwartą grupę i ten Gunsu Cho, o którym ja mówiłem, że to jest narzędzie, żeby tą grupę interesów rozbić. Ty uważasz, że może niekoniecznie jest to narzędzie dobre i że, i że ono może służyć obecnej władzy, a nie temu, żeby zaprowadzić bardziej przejrzyste podział władzy. Myślę, że środowisko Moon Jae-ina cierpi na syndrom pustego panelu w suficie. Czyli próbuje rozwalić to, co jeszcze działa, ponieważ widzi, że ten jeden odchodzący panel, czy pękający panel, no, drażni jego, czyli nie może wytrzymać tego, że on tak wygląda, w porównaniu z tą resztą, która działa. Czyli w imię 80%, które działa nieźle, jesteśmy w stanie poświęcić te 20%, które no, niezwykle nas tutaj irytują i drażnią. Drugi ten obszar, który bardzo wydaje mi się był ważny dla Moon Jae-ina, kiedy objął władzę no już 4 lata temu, w 2017 roku, to była ta kwestia transferów społecznych. To znaczy, znowu upraszczając, prawica neoliberalna, bardzo podobna do jak gdyby modelu amerykańskiego patrzenia na gospodarkę i na to, jak rząd myśli o opiekowaniu się obywatelami. No dość można powiedzieć brutalna polityka taka, czy brak polityki społecznej tak naprawdę. Moon Jae-in te transfery socjalne uruchomił gigantyczne absolutnie, nakierowane na ludzi starszych, na ludzi biednych, na ludzi bezrobotnych. Jak ty patrzysz na tą politykę? Czy to jest polityka, która jest dalekosiężna, czy ona służy takim krótkofalowej jakimś budowaniu swojego zaplecza politycznego, czy myślisz w jakichś jeszcze kategoriach? Jak to zmienia życie w Korei? No, przede wszystkim nie jestem pozytywnie ustosunkowany do takiego poziomu interwencji państwowej w gospodarkę. Mówiłem, tutaj wspomniałem o odpowiedniej postaci, jaki był Kim Jong-pil. To był jeden z moich ulubionych polityków, ponieważ rzeczywiście uznawał, że istnieje podstawowa dychotomia w społeczeństwie. Jest to jedyna dychotomia między saopka, czyli ludzi przedsiębiorczych, i hoopka, czyli ludzie, którzy są pasożytami i żyją z tych przedsiębiorców. Polityków oczywiście zaliczał do tej kategorii hoopków, ta hoopka, tak? W związku z czym, natomiast oczywiście nie można sobie wyobrażać Korei jak to często sobie wyobrażają nasze środowiska wolnorynkowe, że był to nie wiadomo jaki raj. Oczywiście system ten bardzo sprawnie funkcjonował, ponieważ po pierwsze była bardzo niska akcyza na benzynę. I właściwie cena paliw rzutuje na każde inne ceny. W związku z czym w Korei dało się wyżyć za niewielkie pieniądze. I oczywiście z naszej perspektywy obcokrajowców tam żyjących to były ceny, nie były takie niskie. Natomiast dla Koreańczyków były to ceny całkowicie dostępne. Poza tym było to zabezpieczenie na starość, ponieważ Koreańczyków z każdej korporacji zwalniało, prawie każdego zwalniało się w wieku 50 lat i wówczas lądował zawsze w taksówce. A taksówkę mógł, ponieważ nie było regulacji, mógł założyć dowolną inną działalność gospodarczą, natomiast nie musiał się zadłużać za bardzo. Chyba, że była to kwestia prestiżu, prawda, i pokazania się, kim my to nie jesteśmy, albo ukrycia przed rodziną, że się jest bankrutem, albo że został się zwolnionym, no ale to są rzeczy kulturowe.
Także brak regulacji i akcyza powodowało, że politycy, środowisko polityczne mogło się dowolnie korumpować, ponieważ ludziom pozwalano żyć względnie przyzwoitych, względnym środowisku wolności gospodarczej. Właściwie człowiek nie widział. Ja widziałem raz na 3 lata urzędnika koreańskiego, bo nie musiałem dużo więcej go oglądać. Także przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają biznes, nie widzą urzędnika skarbowego przez pierwszy rok w ogóle działalności. Można nawet nie zgłaszać swojego tutaj startupu, jeżeli ktoś nie musi. Natomiast te wszystkie tak zwane teczul, czy to są te długi kredyty, jakie udziela państwo na tak zwane startupy, no, były przejadane przez albo ludzi uzależnionych od chociażby no, od wydawania pieniędzy, prawda, żeby się pokazać w środowisku, że się jest, prawda, że się ma pewną pozycję, której się w rzeczywistości nie ma, bo to wszystko było wzięte na kredyt. Albo można było zasponsorować swoje uzależnienie od hazardu. W związku z tym nie było żadnej kontroli, jeżeli chodzi o to, kto ten kredyt uzyskuje, czy jego projekt jest w ogóle, ma ręce i nogi, czy istnieje w ogóle jakaś perspektywa, że to przedsiębiorstwo nowe będzie później płatnikiem, tak? Czy będzie wytwarzało jakieś dobro dodane, czy będzie płatnikiem podatków. Tak? Uważasz, że te narzędzia są nieefektywne, tak? No, one są na pewno nieefektywne. Poza tym ustalenie minimalnej ceny za pracę jest po prostu otwarciem drogi ku bezrobociu. No i czego efekty już są widoczne. Tak, płaca tak. Minimalna bardzo rzeczywiście wzrosła za rządów Moon Jae-ina. Ale trzeba pamiętać, czego prawica nie pamięta w Korei, że ten proces rozpoczęła już Park Geun-hye, bo to ona pierwsza uruchomiła ten mechanizm. Ona pierwsza podwyższyła o 7% płacę minimalną, a Moon Jae-in rzeczywiście podwoił, nawet potroił w niektórych przypadkach. To było widać już na pierwszy rzut oka, że znikały rzeczywiście małe i średnie przedsiębiorstwa znikały jak z dnia na dzień. Ogłaszały bankructwa. Także był fryzjer, nie ma fryzjer. Mój ulubiony fryzjer też musiał się zwolnić, tak, bo jednak klientów nie miałby za 1,5 mana. Tak. Za 7 tysięcy do niego studenci przychodzili. Natomiast przy podwojeniu ceny było już to niemożliwe. Trzeba zresztą pamiętać, że w ogóle elity polityczne koreańskie mają tendencje, czy pewne predylekcje do gwałcenia zasady modus vivendi imperialis non potest. Bardzo brutalnie wchodzą buciorami w życie ludzkie i potrafią zmienić zwyczaje, starać się zmienić zwyczaje, jakie panują wśród obywateli, w ogóle się nie oglądając na reperkusje kulturowe. W związku z tym trzeba pamiętać, że studenci w Korei, było to, że podejmowali albę, czyli pracę zarobkową, było to podstawowym elementem ich kurikulum i wpływało także na rozwój etyki pracy. Także to się skończyło, ponieważ nikt takich ludzi już nie zatrudniał, ponieważ wymagałoby to chodzenia po urzędach i opłacania pieniędzy, które są nieadekwatne do wyrobionego dobra czy usługi. No dobrze, ale mamy rzeczywiście politykę taką bardzo, bardzo prospołeczną, którą ty rozumiem, że oceniasz niezbyt wysoko. Bardzo taki silny jest dyskurs w tych mediach prawicowych koreańskich, że gospodarka koreańska jest w bardzo złym stanie. Bardzo dużo złego się dzieje. Ja sprawdziłem różne liczby. Jestem w szoku, dlatego że tak, z gospodarek OECD koreańska ma wzrost 0,2 w roku 2020, a 2021 jest prognoza 3,2. Jest najlepsza ze wszystkich. Indeks Bloomberga, innowacji, Korea na pierwszym miejscu na świecie. Bloomberg, nie koreański, a żadna. Inflacja 1%, w Polsce mamy 3,4. Bezrobocie 4%, w Polsce mamy 6,2. Generalnie indeks Moody'ego, czy ocena Moody'ego AA2. O 4 kategorie lepsze niż Polska. Dług publiczny 25%. Wiesz, jak patrzę na te wszystkie rzeczy, to po prostu kompletnie nie rozumiem, skąd się bierze ten dyskurs, że Moon Jae-in rozwala gospodarkę. Bo raczej jest lepiej niż było.
No, to oczywiście trzeba pamiętać, to jest kwestia metodologii badań, prawda, co uznajemy za wzrost dochodu narodowego, prawda? Sam ten indeks jest wysoce problematyczny już na poziomie metodologicznym. No wiesz, to natomiast mówi oczywiście policzył. porównuję zbliżone rzeczy. Nie chciałbym tu porównywać Korei w stosunku do innych krajów w sytuacji anormalnej, w jakiej się znajduje cały świat. Natomiast tych pewnych rzeczy, te indeksy nie, w ogóle tak warto zwrócić uwagę naszym słuchaczom na w jaki sposób w ogóle badamy dane statystyczne. Koreańczycy zawsze opłacają się firmom, które prezentują takie dane, na przykład Statica.com, czy trzeba tam zapłacić $40 miesięcznie, wtedy ma się doskonale opracowaną metodologię i te wskaźniki wtedy opowiadają bardziej rzeczywistości, a nie propagandzie rządowej. Oczywiście tutaj nie zarzucam, że cytujesz propagandę rządową, bo każdy rząd lubi się pochwalić oczywiście, jakimi to tam osiągnięciami może. No właśnie nie cytuję natomiast, rządowych natomiast koreańskich warto, statystyk. Pamiętać, że te na przykład dane, które cytujesz, nie uwzględniają zadłużenia gospodarstw domowych, które jest największe w Azji. To nie jest tutaj mówienie o tym, że Koreańczycy są społeczeństwem konsumpcyjnym, nie są tutaj dywagacjami bujającego w chmurach intelektualisty, który, prawda, filozoficznie i moralnie tutaj się ustosunkowuje do precedensu, jaki on potępia z wyżyn swojego fotela, tylko to w Korei ma to przełożenie na strukturę długu i na strukturę finansową państwa. I przede wszystkim, jeżeli nawet co czwarty młody Koreańczyk jest zadłużony po uszy, to nie tylko on za to odpowiada, ale wszyscy, którzy jego sponsorują i całe jego środowisko. W związku z czym, o ile do czasów panowania pani prezydent Park Geun-hye mieliśmy tak zwane Sampo Sede, czyli generację trzech wyrzeczeń, tak? Wówczas młodzi się wyrzekali miłości romantycznej, małżeństwa i rodzicielstwa, to teraz już mamy do czynienia z Chilpo Sede, czyli z generacją siedmiu wyrzeczeń. Tak? Do tych trzech poprzednio wymienionych doszło jeszcze mieszkanie, które jest już teraz w sferze zupełnie marzeń, a to też stało się na skutek nowego prawa dotyczącego nieruchomości, nowego prawa życiowego. Mamy także zupełnie wyrzucenie poza własną motywację, poza własne ambicje, realizację własnych celów. O ile dotychczas młodzi ludzie próbowali krytykować ten absurdalny rzeczywiście system Chigo Benoje, tak, czy stania się niewolnikiem korporacyjnym i pracowania od rana do wieczora dla szefa, to teraz o tym marzą, prawda? Bo nawet tego nie są w stanie, tego życia dosyć upiortego, nie są w stanie zrealizować, tak? Nie potrafią się utrzymać, a mają bardzo zawyżone oczekiwania. Jeszcze były dwie rzeczy, o których tutaj tak ad hoc nie pamiętam, ale musiałbym sprawdzić w moich notatkach. W każdym razie, no dobrze, może wrócę. W każdym może razie, wrócę. Nawet jeżeli chodzi o to, o czucie młodych wyborców, których głosami Moon Jae-in został wybrany, to mamy wyraźny spadek, jeżeli chodzi o jego popularność, tak? A przynajmniej ocenę jego działalności przez samych zainteresowanych. No oczywiście dobrze. Może to być także pochodna złej polityki informacyjnej albo samego naturalnego w gruncie rzeczy procesu znudzenia czy rozczarowania każdym rządem, który panuje dłużej, prawda? Z biegiem czasu. No jeszcze się ja prawie wrócę. Nie zdarzyło, żeby ktoś posiadający władzę z biegiem czasu zyskiwał na popularności. Rzadko się to zdarza w demokracji politycznej. Wrócę do danych w takim razie, bo rozumiem, że z tego, co mówisz, wynika, że młodzież koreańska żyje jej się coraz trudniej, coraz gorzej i ten stres jest coraz większy. Natomiast jak spojrzymy na właśnie poparcie dla Moon Jae-ina i dla jego partii, głosem młodych wyborców, to znowu mamy taki podział, który, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale raczej partia prawicowa jest popierana przez starszych wyborców, a partia demokratyczna ma młody elektorat.
Moon Jae-in został wybrany w 2017 roku, miał poparcie 80-paroprocentowe wtedy. Aha. Rok później były wybory lokalne, które właściwie w całej Korei poza środkowym wschodem wygrała partia demokratyczna, partia Moon Jae-ina, czyli rok później zostało to potwierdzone. W kwietniu zeszłego roku były wybory parlamentarne. Partia Demokratyczna wygrała 180 miejsc w parlamencie, stając się, mając solidną większość parlamentarną i druzgocząc partię prawicową, która zdobyła 103 punkty. Czyli tak, przy jej podziale, można tak. powiedzieć, że no jest cały czas bardzo silne poparcie. Ja sprawdziłem no, poparcie. Trudno to ocenić, tak. Trzeba pamiętać, że zawsze słupki sondażowe nie są być może najlepszym wynikiem popularności. No to są wyniki wyborów, a nie słupki. Tak, to czy da, bo myślałem, że mówisz teraz o ostatnich sondażowniach. Nie, o sondażowni miałem powiedzieć teraz. A dopiero teraz, tak? Dobrze. Dlatego, że Moon rzeczywiście miał to gigantyczne poparcie, kiedy miał pierwsze miesiące swoich rządów. Potem różnie to wyglądało, ale generalnie ono jest gdzieś tam na 60%. Pamiętam, że Im Jong-bak miał poparcie 20%, kiedy był w późniejszych latach swojej prezydentury. Już nie mówię o Park Geun-hye, no bo ona miała jeszcze gorzej. Natomiast no, ostatnio Moon Jae-in ma poparcie 50%. Więc ono jest bardzo dobre moim zdaniem. Natomiast znowu, jak ja spojrzę na media anglojęzyczne, no to jest cały czas taka dyskusja, społeczeństwo odwraca się od Moon Jae-ina. No jest wprost przeciwnie, trzyma z nim cały czas. No ja też właśnie, patrząc na prasę koreańską, widzę wyraźnie, że Moon Jae-in, no podśmiewują się raczej z tych jego czerwonogwardzistów. Nazywają ich Moonpa albo tam bardzo, w ogóle koreański jest genialny, jeżeli chodzi o tworzenie neologizmów politycznych. Talchang, czyli panienki zapatrzone w księżyc. Także bardzo są ciekawe te określenia. I zazwyczaj one są albo Moonsillam, kombinacja czy dwóch wyrazów, tak? Moon Jae-in i Islam, prawda? Rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś grupą fanatyków Moon Jae-ina, którzy tam ciągle pokrzykują i go popierają. Natomiast wydaje mi się, że nie ma takiego, na pewno nie ma entuzjazmu. Oczywiście z drugiej strony mamy tych szalonych dziadków, którzy źle ubranych i machających flagami izraelskimi i amerykańskimi przed pałacem Toksu, prawda? No tak wygląda życie tych aktywnej części populacji politycznie, tak? Oczywiście trzeba pamiętać, że ja nie widzę wielkiej różnicy między jedną grupą a drugą, poza tym, że jest to odmienna grupa wiekowa. Natomiast merytorycznie cierpią na chorobę jednego ślepego oka, prawda? Staruszki cierpią na niewidzące lewe oko, a młodzi na prawe, prawda? W związku z czym, jeżeli chodzi o ten obraz czarno-białej polityki, która wynika... Jest pochodną myślenia konfucjańskiego o polityce w ogóle, prawda? O tym władcy, który ma ustanawiać pewne normy postępowania i który musi roztaczać władzę paternalistyczną i opiekuńczą nad ludem, a już na pewno się musi moralnie prowadzić, bo wówczas by zakłócił wszystkie prądy kosmologiczne płynące przez świat, prawda? No to na pewno istnieje, prawda, w tyle głowy każdego krzyczącego tam, prawda, dziadka w amerykańskiej czapeczce, czy właśnie czy jakiegoś czerwonego studenta z opaską na czole, tak? To, no dobrze, to jest... ale widzisz, powiedziałeś o tych gazetach, które mówią o, nie wiem, islamistach Moon Jae-inowych i tak dalej. Ten dyskurs jest rzeczywiście bardzo, bardzo anty-Moon Jae-inowy. I chciałbym, żebyśmy, mamy jeszcze kilkanaście minut, chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o mediach, dlatego że ja z kolei widzę dyskurs medialny, który jest właściwie zdominowany przez taki bardzo antyrządowy, bardzo, że tak powiem, bojowo nastawiony ten establishment, który stracił władzę i próbuje ją odzyskać, i ulicę, która no, poza tymi dziadkami, których jest garstka jednak, no, jest absolutnie wspierająca dla polityki Moon Jae-ina. Oczywiście możesz się ze mną nie zgodzić.
No, wyniki ja wyborów uważam, raczej... że jest to fałszywa dychotomia, prawda? Bo buldogi walczą pod dywanem, a to, co my widzimy, no to jest... Nie możemy właściwie do żadnych wniosków dochodzić konkretnych, ponieważ nie mamy dostępu do archiwów, prawda? A na newsach prasowych wiemy dobrze, że media zawsze będą na celownik... będą miały na celowniku wydarzenie, tak? One żyją eventem. Musi być coś, co zapadnie czytelnikowi czy widzowi w pamięć. Najlepiej, żeby ktoś pokrzyczał albo sobie palec obciął, to jest koreańskim zwyczajem, prawda, demonstrowania swojego patriotyzmu na przykład. Ale mamy zawsze do czynienia z grupami radykalnymi, prawda? Mhm. Większość Koreańczyków weszła w pewną epokę podejścia no, nacechowanego marazmem. W ogóle ich polityka przestaje bawić i próbują wiązać koniec z końcem, a widzą, że wujek i ciocia i czasem tata traci pracę, bo mamy coraz to nowsze restrykcje, prawda, nie tylko około covidowe, ale także związane z podwyższaniem podatków. I raczej starają się utrzymać na powierzchni. Poza tym zmiana, jaka zachodzi w społeczeństwie koreańskim, jest po prostu błyskawiczna, jeżeli chodzi o życie codzienne, prawda. Jeżeli dotychczas... głównym problemem młodzieży było zdanie suningu, zostanie się na uniwersytet, bez tego niektórzy podchodzą oczywiście do suningu 8 razy albo kilkanaście razy jak trzeba, natomiast jest to ten element w życiu Koreańczyka, który determinuje całą twoją ścieżkę kariery i całą twoje życie przyszłe, z kim się ożenisz albo za kogo wyjdziesz za mąż, prawda, to są rzeczy, no i biorąc to pod uwagę, każdy skandal polityczny na przykład w środowisku rządzącym albo opozycyjnym, który ma w tle jakiś nielegalny dostanie się na studia, od razu wywołuje białą gorączkę, prawda, u każdego. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że mamy tu teraz nowe metody weryfikowania pracowników, mamy teraz rozmowy kwalifikacyjne, które się odbywają przed komputerem, i wiele nowych zmiennych, które wytrącają cię nawet z tego trudnego i pracowitego życia dotychczasowego, no to nie może wpłynąć pozytywnie na stosunek do władzy. Bo zawsze ale się władza opinia o wszystko, nawet o własne mankamenty, czy o mankamenty własnej rodziny, prawda? Jest to po prostu uniwersalne prawo socjologiczne. Mhm. Ale widzisz, mówisz o tym, że młodzi ludzie są skoncentrowani na swoim jakimś przeżyciu i nie do końca się interesują polityką, machnęli na to ręką, a mi się wydaje, że są bardzo aktywni właśnie politycznie. Te protesty, które miały wspierać Czoguka, protesty przeciwko korupcji, no to jest bardzo duża aktywność społeczna. Ludzie właśnie wychodzą na ulicę, działają, internet przecież bulgocze. No tam tak, skoro w takim razie mówimy o mediach, to ja dokładnie tę samą wersję, tylko z drugiej strony widzę w pismach i w wydawnictwach prawicowych. Tam też są tłumy ludzi, którzy są zbulwersowani korupcją Joguka, prawda, i establishmentu. Albo na przykład bardzo kontrowersyjne prawo, na przykład antyuchodźczym, prawda, więc wszystko, więc musimy sobie zaprezentować widowni całą plejadę, czy cały repertuar wszystkich dostępnych tutaj środowisk medialnych. Mamy trzy konserwatywne środowiska, niektóre mają proweniencję jeszcze z czasów kolonialnych, czyli mamy Tonga Ilbo, tak, Joseon Ilbo i Jungang Ilbo. Tak, czyli wspaniała trójka. Wiem, że mówi, uważasz, że to są wszystko sterowane przez Czebolę. Oczywiście, jeżeli patrzymy na pakiet własnościowy, z czego tak by to wynikało. Nie chcę tutaj mówić, stać się, prawda, adwokatu z diaboli Czeboli, bo uważam, że to też jest pewien błąd strukturalny w ekonomii koreańskiej. Ale wcale bym nie chciał demonizować tego właśnie wpływu akcjonariatu związanego z wielkimi korporacjami. Wydaje mi się, że w każdym z tych trzech czasopism można napisać prawie wszystko, bo jeżeli nie byłoby tego można zrobić, to by się nie sprzedawały, dopóki nie tkniesz samego Samsunga. Oczywiście mój znajomy też był ciągany po sądach przez Samsunga, ponieważ ośmielił się opublikować satyrę, a
prawda? Koreańczycy, szczególnie koreańskie konglomeraty, nie należą do instytucji, które posiadają poczucie humoru. W związku z czym skończyło, bo musiało, to zawsze się takie sprawy, jeżeli mamy do czynienia z obcokrajowcem, muszą kończyć polubownie albo trzeba się niestety im opłacać za to, że się ośmieliło, prawda, w ten sposób ich zdefamować. Zresztą mówię, to jest także kultura twarzy i zachowania twarzy i procesy związane z defamacją są nagminne. Ale niestety to się wiąże z pewnym ryzykiem zawodowym. Dziennikarze są ciągani po sądach i są więzieni. I to niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z Parkinhead, czy mamy do czynienia z obecnym rządem. Nawet sobie przygotowałem dzisiaj listę 30, no ponad 30 dziennikarzy, którzy teraz wylądowali za kratkami, ponieważ ośmielili się prowadzić jakieś swoje śledztwa dziennikarskie w stosunku do rządzącej ekipy. Także to jest to, nie chciałem tutaj wejść w taką dysputę, czy lepsi byli konserwatyści, tak zwani konserwatyści, komunistyczni konserwatyści, czy obecna tak zwana lewica, tak, czy ten, no niech będzie socjaldemokracja, jak nazwijmy to, narodowa socjaldemokracja, bo tam pewne elementy nacjonalistyczne w retoryce tego środowiska także się pojawiają. Nie chcę tutaj stawiać ich na wadze, prawda, i który się wykazuje większym skrumpowaniem czy większą perfidią. Chciałem, jak już mówiłem na samym początku, zaznaczyć, że nie widzę zmiany w mechanice rządzenia. Jest kwestia zwrócenia ostrza w przeciwną stronę. A patrząc z tej perspektywy, nie mamy, to słusznie podchodzą do tego młodzi z pokolenia Chilpo, tak, siedmiu wyrzeczeń, że nie mogą mieć nadziei na żadną zmianę, ponieważ nie zachodzą żadne zmiany systematyczne, systemowe, tak? No dobrze, to zostawmy to tutaj, nie ma zgody między nami, bo ja z kolei widzę ogromne zmiany i widzę przeformatowanie w ogóle całego języka tego, jak władza się komunikuje ze społeczeństwem, a społeczeństwo z władzą, ale zostawmy to, no bo to rzeczywiście musimy poczekać 100 lat. Aha, chwileczkę, bo dopiero wspomniałem o tej pierwszej, o jednej stronie prawicowej mediów, prawda? Natomiast mamy całą plejadę gazet i wydawnictw, które, no, Hangyore, które dawniej było centrowym pismem i z którego powstaniem związany jest zresztą prezydent obecny. No dał mu wielką donację swoich własnych, prywatnych pieniędzy. No, po to, żeby było jakiekolwiek jedno medium, które nie jest prawicowe. No, nie. Zupełnie jedno, bo Omaj Newsy też przecież... One powstały same. To była platforma, na której wyrósł Muhyun, prawda, jego mistrz. Ponoć, prawda? Natomiast no, kolega, Hangyore tak zaczynało bardzo dobrze. To było bardzo dobre pismo. W późnych latach 80., 89., wczesnych 90. to rzeczywiście było pismo bardzo ciekawe, tak? No ale zeszło teraz na pozycje niezwykle lewicowe. I też zaczyna wymyślać bajki. No tylko, tak, ale nie stoi za nim. Tylko że o innym profilu, prawda? Te bajki tak samo jak Jungang, czy Tonga, czy Joseon, tylko że mówię, raczej defamujące swoich przeciwników. Na nieszczęście dla Moon Jae-ina wśród tych przeciwników zdarzają się i weterani wojenni, i uchodźcy z północnej Korei, i inni ludzie, którzy raczej, nawet jeżeli w życiu codziennym każdego Koreańczyka wywołują no raczej reakcję negatywną, czy szczególnie w przypadku uchodźców. Natomiast jeżeli chodzi o pewną normatykę społeczną, są uznawani za bohaterów, prawda? W związku z tym warto może to jeszcze wspomnieć o tym dwumyśleniu azjatyckim, prawda? Że mamy tę sferę świata normatyki i świata indywidualnego podejścia do rzeczy, która jest determinowana przez etykę sytuacyjną, teraz konkretną, prawda, w której znajduje się dany tam Koreańczyk. No i niestety zawsze oceny polityczne odbywają się, biorąc pod uwagę ten pierwszy czynnik, ten wyższy pułap. On oczywiście może być całkowicie sprzeczny z tym, co myśli Koreańczyk indywidualny, prawda? Natomiast uważa, że istnieje pewnie społeczne dekorum i zgoda na pewno opanowanie pewnych zasad, do których wszyscy się stosujemy i jeżeli chodzi, mówiłeś teraz o tym nowym języku, który wchodzi, prawda? No to na przykład nie zaimponuje przeciętnemu wyborcy koreańskiemu to, że już nie mówimy urinara, tylko namdziok. Czyli nie mówimy nasze państwo, tylko mówimy południe.
Tak? Że południe zrobiło to, że południe robiło to w stosunku do północy szczególnie, a już nie ma naszego kraju, tak? No, także mówi to, się to, o naszym kraju, o całym półwyspie. No, to jest dyskurs, który wiesz, tu się bardzo zmienił. No więc dlatego już Urina użyła się mniej, na przykład jest krajem. Obecny minister zjednoczenia, prawda, Inion nie używa w ogóle urinara. Inion, używa, tak. Tak, nie używa urinara, używa pukciok i namciok, tak? Ale także... jeżeli mówimy znowu o politykę, bo mamy parę pytań, chciałbym, żebyśmy jeszcze spróbowali na nie odpowiedzieć. Pani Anna Chmiel nas pyta, w następnym roku szykują się wybory prezydenckie, czy wiadomo wstępnie, kto będzie się liczyć w tych wyborach i kto ma szansę je wygrać? Czy widzisz jakieś postacie, które mogą być silnymi kandydatami po której stronie? Jedyne, co widzę, to spadek frekwencji wyborczej. Okej. Okay. Nastąpi takie rozgoryczenie polityką, że nawet ci zdyscyplinowani Azjaci przestaną tak tłumnie chodzić na wybory. Ja oczywiście jako ultrakonserwatysta mam swoich kandydatów, ale raczej nie są to przedstawiciele partii, dwóch głównych partii. Aha, no dobrze, bo wiesz, bo prawica mówi o tym, że Yoon Suk-yeol będzie kandydatem, czyli to jest właśnie ten prokurator, który walczy z Moon Jae-inem od lat i z ministrem sprawiedliwości. No więc mieliśmy tak, gubernatora Kyung-sangi, mieliśmy mera Seulu, którzy byli kandydatami Moon Jae-inowymi na prezydentów, no i obydwoje okazali się umoczeni w skandale seksualne. W związku z czym No. jeden się podał do dymisji, drugi zdaje się, no również, albo, no jeden to wiadomo, że mer seulski w ogóle popełni samobójstwo, samobójstwo, prawda? Także to jest, w tej kwestii warto dodać, że to był człowiek, który zajmował się właśnie sprawami kobiecymi, prawda? I jeżeli jego własna sekretarka chciała podać do sądu za gwałt, to takiej hipokryzji, ja nie jestem jakimś wielkim przeciwnikiem hipokryzji, bo mówię, jest to hołd oddany cnocie przez występek, natomiast tak, zgodnie z polskim klasykiem, natomiast jednak jest to żenujące, że bo, musimy pamiętać, że kandydat na prezydenta często startuje z fotela burmistrza seulskiego. Mimiobak przecież tak wylądował. Mimiobak rzeczywiście, tak? No, ale tutaj muszę dopowiedzieć, a właściwie obronić Park Won-sun, czyli właśnie tego mera Seulu, który popełnił samobójstwo. Było to pomówienie ze strony jego pracownicy, że do tej pory nie został przedstawiony żaden dowód, natomiast jest mnóstwo dowodów, które świadczy o tym, że jej prawniczka wymyśliła to po to, żeby odsunąć go właśnie od możliwości wzięcia udziału w wyborach, więc tak jak mówiłeś wcześniej, chyba musimy poczekać parę lat, tak. żeby stwierdzić, czy rzeczywiście to było sfabrykowany atak na niego, którego on nie wytrzymał psychicznie, czy rzeczywiście był człowiekiem, który zrobił cokolwiek, co było niestosownego w stosunku do pracownicy jego biura. Tak, oczywiście. Musimy bardzo uważać, to jest wada bieżączki. Takie kwestie muszą niestety poczekać na proces. Natomiast musimy pamiętać, że w kulturze koreańskiej samobójstwo już właściwie to sam fakt, że popełniasz honorowe samobójstwo uniemożliwia dalsze dochodzenia, ponieważ już jesteś człowiekiem oczyszczonym. Po to człowiek to samobójstwo popełnia, żeby ocalić własną rodzinę. W związku z czym no jest to samobójstwo. Rozdrapywanie tej rany byłoby faux pas z punktu widzenia moralności społecznej. Dobrze, dlatego właśnie Muchiona nigdy nie drążono za głęboko. Zmieniono tylko kody rakietowe, natomiast o co go oskarżano, w ogóle tego problemu nie poruszano. No o tym też moglibyśmy porozmawiać, ale nie będziemy mieli czasu na pewno. Ja chciałbym jeszcze, no, żebyśmy... Tak. No i ciekawą postacią, jeżeli chodzi o tą politykę, żeby pani tutaj odpowiedzieć w sposób wyczerpujący na pytanie. Bardzo, bardzo ciekawy postać jest Hong Jung-pyo. Ale to jest bardzo, no oczywiście konserwatysta, więc kto nie lubi prawicowców, oczywiście będzie się tutaj, będzie grymasił. Natomiast jest to człowiek do tej pory nieumoczony. W ogóle ciekawi są ci nowi parlamentarzyści, którzy weszli dopiero od tej kadencji do parlamentu. Widać, że oni jeszcze nie wiedzą, kto tym wszystkim rządzi i starają się robić tak, jak im się wydaje słuszne. I zarówno po lewej stronie, jak i po prawej. Dobrze, to pójdziemy jeszcze do następnych pytań, bo tutaj musimy ekspresowo zrobić, a tutaj są zupełnie inne tematy. Więc pani Julia mówi,
czy pyta, czy w społeczeństwie koreańskim, pomimo zakończenia wojny prawie 70 lat temu, możemy zauważyć nadal skutki tych wydarzeń? Pojawia się uprzedzenie do któregoś z krajów sojuszniczych jednej ze stron. Starsze pokolenie tych śmiesznych czapeczkowców, którzy wymachują flagami amerykańskimi pod Toksukungiem, no oczywiście będzie hołbiło Stany Zjednoczone i bezkrytycznie podchodziło do polityki tego państwa. No to jest to, że Koreańczycy mają to do siebie, że to jest dobra ich cecha, że nie zapominają przysługi. Będą zawsze pamiętali o tych, którzy mi pomogli w trudnej chwili. Mm-hmm. No i żeby dopowiedzieć, rzeczywiście w tych środowiskach konserwatywnych, prawicowych jest nadal ogromny strach przed Koreą Północną, przed komunizmem, przed Chinami. Chyba... Racjonalny strach, oczywiście, tak. Mm-hmm. Dobrze. I kolejne pytanie, jakie mamy. Spika Tremendoza. Jaki jest społeczny odbiór wyroków sądów koreańskich zasądzających dla obywateli Korei z tytułu pracy przymusowej dla Japończyków podczas II wojny światowej? Nie będziemy już tutaj wyjaśniać, o co chodzi, bo to jest za długa, tak. Ale jaki jest oddźwięk społeczny? No, bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy temat. No, oczywiście duża część, coraz większa część społeczeństwa koreańskiego zaczyna dostrzegać, że jest to robione pod publikę. Przecież Sąd Najwyższy Koreański nie ma jurysdykcji nad Japończykami, więc jest to traktowane jako chwyt propagandowy. Mhm. Oczywiście poza grupą Munpa, która jest oczywiście entuzjastycznie nastawiona. Dobra, czyli wracamy znowu do polityki. No dobrze. No ale to jest polityczna decyzja. Tak, mhm. Sądownictwo i prokuratura w Korei nie są niezależne. Nie jest to w ogóle państwo prawa. Bardzo lubię Koreańczyków. To jest najlepsza demokracja, jaką ma Azja, łącznie z Tajwanem. No właśnie, chciałem tu polecić bardzo fajną książkę, zawsze polecam ją swoim studentom. Bardzo już stara, z 99 roku, Kongdzia Gajuguya Naragasanda, autorstwa Kim Jong-ila, i to jest lewicowy publicysta, taki no, lewicowy boheński, polski. No i właśnie on świetnie tutaj udowadnia, dlaczego właśnie Korea nie jest państwem prawa. Już nie będę tego tematu zgłębiał. Mam jeszcze kilka książek dla Państwa tutaj do prezentacji. Może w trakcie pytań. No dobrze, ostatnie pytanie mamy, bo musimy kończyć. Pan Mazur pytał o to, że ja wspominałem o dużym zaangażowaniu młodych ludzi w politykę oraz uczestniczeniu w protestach. Aha. Czy mógłbym coś powiedzieć więcej na ten temat? Czy są podobne jak w Polsce? No inne są tematy zupełnie. Och, to jest odwrócone zwierciadło. To jest kompletnie co innego. Tak. U nas mieliśmy młodzież bananową, oni mieli młodzież pomarańczową. Dokładnie było to samo, tylko że na odwrót. Dzieci nomenklatury, prawda? Tak. Ja też znowu, Kuba, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, pewnie nie, ale ja patrzę na Koreę teraz tak jak na Polskę po PiS-ie. To znaczy, jak się skończy się władza PiS-u, to będzie bardzo dużo podobnych procesów społecznych. Więc te protesty, które są, no to teraz jest zupełnie inna epoka w Korei niż jest w Polsce. Myślę, że Koreańczycy są troszeczkę mądrzejsi od nas, ponieważ tam zaczynają dostrzegać pewne protesty, próbę podziału społeczeństwa. I pojawia się oddolny ruch Igandil Hajimara, czyli nie damy się podzielić. Bo na tej bazie tego pseudopodziału, pozornego podziału politycznego próbuje się Koreańczyków skłócić, żeby z nimi lepiej rządzić. Myśmy się natomiast doskonale dali skłócić, co będzie na pochybel w polskiej historii. Bardzo to będzie źle odnotowane przez naszych potomków. Nie ma tych tematów, prawda? Możemy tylko krótko powiedzieć. No nie ma tematu aborcji, praw kobiet. W ogóle tożsamościowe kwestie są zupełnie... Oczywiście, jeżeli chodzi o te kwestie właśnie liberalizacji aborcji, no to tylko ludzie, którzy mają do czynienia z mediami anglosaskimi, coś tam trochę o tych kwestiach wiedzą. Natomiast o mas jest to rzecz wstydliwa i nieporuszana publicznie w Korei. Także jeżeli ktoś ma jakieś predylekcje do obyczajowego konserwatyzmu, to zachęcam go do wyjazdu na urlop kilkuletni do Korei, będzie się świetnie czuł. Tylko, że proszę pamiętać, żeby zrobić 3 razy sobie testy antycovidowe, bo Korea ma... No, o ile mu się uda tam dotrzeć oczywiście, bo Korea została się znowu z pustelniczym królestwem, tak? Jak i południowa. Ja bym chciał, Kuba, tutaj obronić Koreę, że podczas całej pandemii Korea nigdy nie zamknęła granic w przeciwieństwie do państw europejskich.
Czyli mimo tego, że ta pandemia jest cały czas. Tak, oczywiście wszystko jest kwestią, do czego porównujemy sukces koreański. Oczywiście w COVID i w społeczeństwa zachodnie nie można było sobie poradzić z problemem. Natomiast jeżeli porównamy z Tajwanem, czy z Singapurem, czy choćby z Japonią, to nie jest już tak różowo w Korei. No z Japonią chyba wygrywa na wszystkich polach, jeśli chodzi o COVID. Tu się z tobą nie zgodzę. Są ogromne reperkusje ekonomiczne tego zamknięcia. No, lepiej sobie radzi niż Japonia. Funkcjonowali w życiu gospodarczym, w życiu społecznym bez marginesu. No, to jeszcze będziemy musieli znowu poczekać. Ale, to musimy na za dwa lata temat, nam liczby powiedzą. Kwestię tego robaka covidowego będziemy musieli rozpatrzyć. To też jest kilkugodzinny webinar do organizacji. Czyli za dwa lata się spotykamy i mówimy, co się stało w gospodarce w Korei w związku z COVID-em i jak z tego wyszła. Ja wierzę, że wychodzi świetnie. Dużo lepiej niż wiele państw regionu, już nie mówiąc o Europie, ale rzeczywiście wskaźniki ekonomiczne takie już post factum będą pewnie w 2022 roku dostępne dopiero. Musimy pamiętać, że to nie tylko kwestie bieżące wpływają na ekonomię, ale pewne procesy dalekosiężne, na przykład złe zorganizowanie na przykład edukacji koreańskiej, która jest niewyciowa i zorientowana na testy i właściwie oduczająca myślenia samodzielnego. A z drugiej strony mamy katastrofę demograficzną, która położy Azję daleką w perspektywie 20 lat. Japonia, Korea, Tajwan. Nie wiemy, kiedy ten moment nastąpi. Może to być na skutek COVID-u, może to się odbyć mimo wyjścia z COVID-u, więc bardzo będzie trudno to ekonomistom później ocenić, co było tym kropelką, która przelała czarę goryczy, tak? Która zniszczyła tę ekonomię. No dobrze, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony, jeśli chodzi o Koreę. Uważam, że jest niezwykle dynamicznym i silnym. Nie udało się do tej pory nikomu do Korei zajechać, ale zobaczymy. Zmienia się, mamy ogromną zmianę pokoleniową i to młode społeczeństwo, to młodzi ludzie już tak nie myślą, nie są tacy pracowici już jak dawniej ich ojcowie. No dobra. Zobaczymy, co się będzie działo. Tak. Już mamy 19 z kawałkiem, więc chciałem bardzo, bardzo, Kuba, tobie podziękować za naszą dyskusję. Różnimy się opcją. Mam nadzieję, że wybaczycie mi państwo moje tutaj lapsusy. Bardzo dawno już po polsku nie prowadziłem dyskusji na żywo. Jesteś żywcem wyjęty ze środowiska koreańskiego, więc to jest ta największa wartość. Więc bardzo, bardzo ci dziękuję. Moim gościem był dr Jakub Taylor. Niemal prosto z Korei, znający od podszewki życie w tym kraju. Bardzo ci dziękuję za tę webinar. Przyjemność po mojej stronie. Polecam się na przyszłość i dziękuję państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy.